Bardzo się cieszę, że mam okazję z tobą porozmawiać. To jest w sumie mój pierwszy raz z tobą, więc no bo jakby nie było, ty jesteś rzadkim gościem na naszych eventach. Czy jak to się dzieje? Dlaczego? Bo mnie nie ma. To znaczy po pierwsze, bo mnie nie ma, bo no zacznijmy od tego, że mieszkam w Stanach, w Los Angeles na co dzień, a jak jestem w Polsce, to jestem na planach filmowych, jestem skupiona na pracy, więc kiedy jestem wolny, teraz akurat skończyłam właśnie plan filmowy przez miesiąc w Bułgarii i taki mam parę dni, kiedy właśnie mogę na przykład pochodzić na eventy, spotykać się ze znajomymi, więc jest bardzo przyjemnie i pochodzić po Warszawie, pięknej Warszawie. A ty lubisz właśnie takie eventy show biznesowe? Ani lubię, ani nie lubię. Nie jest to dla mnie jakoś specjalnie fascynujące i nie... Chris Gujdź. Ale też jakby wiem, że to jest część mojej pracy i cieszę się, że mogę na przykład udzielić wywiadu, gdzie mogę powiedzieć o tym, co właśnie robię i trochę się podzielić tym z ludźmi. To jest dla mnie fajne. I spotkać też trochę znajomych, ale ogólnie nie jest to jakaś rzecz, dla której żyję. No w takim razie opowiadam. Chodzi się pomalować, uczesać, ubrać i tak dalej. To trochę zajmuje czasu. Pięknie wyglądasz, Weronika, ale opowiadaj właśnie, co u ciebie słychać? Co nowego, jeśli chodzi o karierę zawodową? Tak. Mój film, który nazywa się To nie koniec, jest dostępny w Polsce na VOD, w którym zagrałam główną rolę z Christopher Lambertem i dostałam za niego 3 nagrody na różnych festiwalach. Właśnie wchodzi do Stanów, w sensie w Stanach zostanie, tak, co jest naprawdę niesamowite, dlatego że no nie jest tak trudno jest zrobić film, który, zwłaszcza główną rolę, który potem ma dystrybucję w Stanach, więc bardzo się cieszę. Dlatego też będę musiała pojechać, bo trochę będę miała promocji, bo on wychodzi za parę dni, będzie wychodził, więc to mnie bardzo cieszy. Skończyłam teraz zdjęcia do amerykańskiego filmu, nie mogę na razie zdradzać do jakiego, który kręciłam w Bułgarii. Robiłam też coś w Polsce, o czym też nie mogę rozmawiać. Wszystko mamy NDA podpisane, nic nie możemy mówić. Ale tak, ale trochę się dzieje. Po roku strajku, gdzie aktorzy mieli zakaz grania i nie wolno było grać, znaczy, jeżeli ktoś grał, to tak naprawdę byłby wyrzucony z gildii. No, było fajnie wrócić na plan znowu. Oj, zdecydowanie. Ale powiedz mi, właśnie powiedziałeś, że nastąpi premiera amerykańska filmu. To jak ta premiera amerykańska wygląda tam, w Ameryce? Czy czym to się tak różni od tych naszych tutaj premier? Znaczy, to zależy. Ja nie wiem, czy tam będzie oficjalna premiera. Ostatnio jest bardzo mało oficjalnych premier i też w Stanach. Bardzo mało, o ile to nie jest jakaś ogromna produkcja za, nie wiem, 100 milionów dolarów, to właściwie nie robią premier. To się tak zmieniło, bo 10-15 lat temu było non-stop były te premiery i cały czas były zaproszenia na te premiery. Ale wygląda to z bardzo dużym rozmachem, chociaż muszę powiedzieć, że ta impreza dzisiaj zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bo przypominała mi amerykańskie eventy, że był porządek, była ścianka, były dobre światła do zdjęć. To jest ważne, wbrew pozorom. I jakby to wszystko było tak zorganizowane fajnie. Czyli jednak można powiedzieć, że ten polski show biznes nie jest aż tak daleko, daleko za Ameryką. Troszeczkę można powiedzieć, że już dosięgamy tego poziomu. Ja nie wiem, czy mogę się powiedzieć na temat show biznesu, ale na pewno jeżeli chodzi o filmy, to polskie filmy są niezwykle cenione i w Hollywood, i na całym świecie, i polscy filmowcy, i aktorzy też, więc na pewno, znaczy Polacy rzeczywiście, no nawet Chris Gujdź, prawda, któremu wręczałam nagrody, jest bardzo ceniony w swojej dziedzinie w Stanach, więc mamy rzeczywiście osoby, które są bardzo, bardzo tam szanowane. Dlatego nie uważam, żebyśmy w jakikolwiek sposób odstawali od Stanów. To miło nam słyszeć, Weronika. No, jesteś naszym dobrem w każdym razie narodowym, więc nas tam pięknie reprezentujesz. No właśnie, czy w tej Ameryce, jak to jest z twoją sławą? Czy tam jesteś tak samo rozpoznawalna jak w Polsce? Znaczy, oczywiście, że nie. I dzięki Bogu. Czemu dzięki Bogu? Bo ja wbrew pozorom jestem osobą bardzo prywatną i nudną. W sensie nudną, mam bardzo normalne życie, które się skupia i kręci wokół dziecka. I ja wolę takie życie spokojne i anonimowe.
I lubię ten spokój, bo tak naprawdę ja chcę grać, chcę być aktorką, jestem aktorką, moja praca jest kreatywna, z emocjami, a to jest tylko, tylko taki dodatek. Czyli to celebryckie takie życie gwiazd już Cię nie interesuje? Ale nigdy mnie nie interesowało, nigdy. Tylko po prostu z jakiegoś powodu wzbudzałam emocje różne. No cóż, okej. Jakby dla mnie jest okej, że wzbudzałam różne emocje. Tak to jest, jak no, jest się osobowością i się idzie swoją drogą. A tak jest i tak zawsze będzie, że będę zawsze. Bo ja to sobie uważam za słuszne. Nie będę się próbowała nikomu podlizać, nie wiem, podpasować i być... Nigdy nie zabiegałam o to, żeby być po prostu lubiana. Żeby być, po prostu wiesz, udzielać wywiadu. O, jestem tak, ojej, jestem skromna i tak dalej. Po prostu, no nie, jakby to nie jestem ja i uważam, że to nie jest prawdziwe i myślę, że ludzie zaczynają też widzieć, jeżeli ktoś jest fałszywa, jeżeli ktoś jest prawdziwy. A czy jest coś takiego na przykład, że żałujesz jakichś momentów właśnie z przeszłości, jeśli chodzi o show business? Tak, ale nie wiem, czy chcę to teraz roztrząsać, jakieś tam, jakie żałuję. Powiem tak, na pewno żałuję, że wchodząc w ten zawód, zaczęłam być aktorką i po ledwie 2-3 latach, jak byłam bardzo młodą dziewczyną, miałam 17-18 lat, byłam dzieckiem, media mnie niszczyły i nie było wówczas narzędzi, żeby sobie z tym poradzić. Mam na myśli PR-owców, menedżerów, prawników, prawa i jakby byłam, tak, czułam się takim jednym z królików doświadczalnych, jeżeli chodzi o takie właśnie medialne sytuacje, a teraz widzę, że jest fajnie, bo przez to, że jest to jakoś bardziej zorganizowane, są ci PR-owcy, są ci menedżerzy, jest jakieś prawo, które obowiązuje, hejt jest tępiony i są jakieś zasady, to możemy ze sobą świetnie funkcjonować i każdy na tym zyskuje, bo my nie mamy zrujnowanego życia, a wy macie klikalność i macie poczytność, więc jeżeli miałabym być, czego żałuję, to bardziej, że to były takie czasy, w których właśnie byłam młoda. Gdybym dzisiaj miała 20 lat, zaczynała karierę, myślę, że byłoby mi o wiele łatwiej. Ciekawe bardzo stwierdzenie, bo przecież wielu młodych teraz debiutuje i mówi się też, że wcale też nie mają tak łatwo ze względu na dużą konkurencję na rynku, po prostu. Zawsze była konkurencja i zawsze będzie. Nie ma znaczenia kiedy.